Siemano, witajcie. Stęskniliście się trochę za mną? Tak? No to się dobrze składa. No już dzisiaj kolejny dzień pracy. Walka z orką od rana trwa. Teraz już co prawda rano nie jest, gdyż mamy godzinę 14. Ja dokończyłem ten kawałek to wczoraj. Widzieliście, wyorywałem, już jestem na kolejnym, na takim niedużym, nie wiem, z 5 hektarów i wyoruję sobie właśnie klina, czyli już jestem przy końcu. Jeśli nie opłaca zawracać, tylko sobie wycofuję. I tak to wygląda, kolejne pole właśnie już prawie za mną i zobaczymy, co będzie o ranę dalej, bo tu przyjechał szef, pokazał mi to i mówi, że muszę zobaczyć, gdzie dalej, więc to cały czas wszystko wynika niejako na spontanie, znaczy no nie tyle na spontanie, tylko po prostu planowane jest na bieżąco. I tak to wygląda. Ja miałem taki wolny start z porankiem, wiadomo, smarowanie ciągnika, bardziej w sumie pługa, ale też troszeczkę musiałem śrub w pługu podokręcać, gdzieś się sporo poluzowało. Jednak przez te parę hektarów wyoranych, paręnaście dokładnie, chcę się myśleć na rano, sprawdzę, jak to wygląda. No i luźne. Tutaj Janek klucze i podokręcałem. Nie wszyscy dzisiaj pracują. Kilka osób ma wolne, mamy sobotę. Koszenia dzisiaj chłopaki nie mają. Będą czekali chyba na jutro, jeśli pogoda dopisze. Dzisiaj jest fajna. Fajnie przysusza. Powiedziałbym, że nawet mamy tam nie jest gorąco, jakby się dałem z ciągnika. Więc kto wie, może jutro będą zakończone żniwa zbożowe. Sezon 2023. Bo dalej widzę naszego John Deere'a, naszego albo wynajętego, ciężko mi stwierdzić. Z małym opryskiwaczem, mamy taki mały opryskiwacz 12-metrowy i widzę, że jeździ pryska. Tutaj pasy zieleni, więc możliwe, że to też będzie później do wyorania, skoro on to pryska. Nie tak, tu trochę lipa, bo jest to pas zieleni wokół pola, które gdzieś się skończyłem orać, więc jakbym musiał to jeszcze orać, to lipa mi wyjdzie trochę z bruznami, gdyż bruzna mi nie wyszła od, na końcu pola od miedzy, tylko wyorywałem sobie także, no, bruznę z drugiej strony zrobiłem. Jeśli ja to będę musiał jeszcze wyorywać, to będą dwie bruzny na polu, a nikt mi nie powiedział o tym. A tak mi to lepiej wychodziło. Specjalnie dużo dzisiaj nie wyorałem na ten moment. Nie było ponad 5 hektarów. Poprzeczki są naprawdę twarde, aż się ciągnie, bo my tam zatrzymuje. Zresztą widzicie tutaj po pługu, jak się uginają te zabezpieczenia. Będzie tutaj sporo kręcenia na poprzeczkę, duże poprzeczki. Ramy to i zobaczymy. I zobaczymy to później. No, żeby to nie zawsze było tak kolorowo, coś się musi spierdolić. Ja to naprawię, morda jebane! Kurwa! Ja to naprawię! Kończyłem kawałek i proszę bardzo. Upierdoliło zabezpieczenie. Nie wiem, czy to jakiś kamień, kurwa, czy co. Upierdoliło zabezpieczenie. Tu wyjebało otwór. Aj, kurwa, trzeba to pewnie będzie obspawać. Dać nowe zabezpieczenie. Tu idą takie, no, pokażę jak. Idą takie skurwysynki zabezpieczające. To będzie robota na jutro. I tak już miałem kończyć po tym kawałku. No to i
już skończyłem definitywnie. Kurwa macie. No ale nic, nic nie poradzimy. No i co, puk uszkodzony, odstawiony. Dzisiaj go nie będę naprawiał z racji, że zmiana manewrów. Końcówka koszenia zboża i ja się jeszcze załapałem na odwóz na końcówkę. Nie wiem, zostały chyba dwa pola. Może więcej, tak czy siak niedużo. Tutaj jeden chłopak pojechał, bo dzisiaj ma imprezę. I ja się załapałem. 655. Nasza nowa przyczepa 18 ton. Z tą jeszcze w sumie nie miałem przyjemności jeździć. Więc się zobaczy, jak to się zachowuje na drodze. I o tam o lekcjon na gida. Pierwszą rundkę na tym polu. Tak wygląda ta pszeniczka. Ziarko twarde. Nie wiem, będzie chyba jeszcze raz wysypywał na tamtego. Tak mi się wydaje. Więc mam jeszcze chwilę. Jasiek chodzi, klima się chłodzi. A my czekamy na swoją kolej. No i już pierwsze sypanko. Jeżdżę pod klasa. Pamiętam, kiedy ja ostatnio na odwozie byłem, z 2 tygodnie temu. Pierwsza przyczepka, pierwsze grzebanie przy wyjeżdżaniu z pola i możemy cisnąć to kiprować. Troszeczkę dłuższy odwóz, nie wiem jak strasznie, ale te 10 minut w jedną stronę trzeba jechać. Ale nie ma pośpiechu, są 3 ciągniki na odwozie, więc jest zapas. Zobaczymy jak to nowa przyczepka. Z tylko z tymi niebieskimi stewardami jeździ, bo to jest tam zakupiona przez nas, Bailey. Ona jest niższa, ale dłuższa.
John Deere'a. Ciemniutko zrobiło, jak widzicie. My kosimy dalej, trochę leżącego tego zboża tutaj jest. Momentami jedzie wolniej, mimo że jedzie na nawigacji, można zobaczyć, jakim ślaczkiem się porusza, bo jak się grzebie pod górę, no to nawigacja nie pomaga, jak cię ściąga na boki. Nie wiem, czy za szybko nie jadę, ale chyba jest git. Trochę wolniej. Jak jadę wolniej, jak zazwyczaj, bo 4 na godzinę. Wiem, że na tych innych filmikach ze żniwtą głową tak naginałem, ale tak mi było wygodnie, bo tak najlepiej widzę przód, tył, no ale jak wam nagrywam, to staram się tą głową tak nie naginać, bo sam widzę, że to słabo wygląda w takiej sytuacji. Pięknie wygląda ten klas taki cały oświetlony. Elegancko, sprawnie się udało. Wiadomo, można i na lusterko jechać, a czasami jeżdżę na lusterko, ale jednak jak patrzę sam, to jestem pewny. Że jest dobrze. No i wysypa. Tak sobie radzi przepotężna 655 pod górę z pełną przyczepą. 5 na godzinę. Ale cały czas do przodu. Grzebie się, kopie się. Ale jakoś idzie, ale czy wyjdzie? To nie mam pojęcia. No dawaj, dawaj, nie zatrzymuj się. Się kurwa kopie, ale jakoś idzie. Nie, 6155 to dobre ciągniki do przyczep, to nie, to większych nie trzeba. Mhm. Na równym może i nie trzeba, ale na takim jak tutaj to bywa ciężko. Nie? Ale już nabiera mocy, już wbija mu drugi półbieg na zakresie B. O, chyba to było zbyt wcześnie, false start. O, teraz. Dalej nie? Dawaj malutki, dawaj, dawaj, dawaj. Widzicie, tak to wygląda. Kombajny mnie nie dogonił, bo leży to zboże tutaj i mu staje trochę na hedrze. Ale jakoś powoli walczy. I walczę ja, już wyjeżdżam na drogę, wjeżdżam na równe. Teraz czuć moc. To nie jest to rzecz jasna, tylko jedna góra na polu, bo tutaj, żeby dojechać na gospodarstwo, to też się wspinam po ładnej górce. Co prawda po szosie. Ale też lekko nie ma, to i tak tym razem idzie mi o wiele lepiej, bo zazwyczaj to tak poniżej 10-8 na godzinę pod tą górkę. A teraz jadę 12, ale teraz zakrętę, jak wpadłem przed tą górą, to na pełnej epie, żeby nabrać pędu, to się udało to wykorzystać, chociaż jeszcze nie jestem jeszcze w epicentrum.
Zakres C, półbieg numer 4. Oj, trzeba zbijać na 3. Jestem na automacie w półbiegach. Zbił sam na 3. Spadnie poniżej dychy pod górę, czy nie spadnie? Emocje jak na grzybobraniu. Napędza się. Kurczę, malutki, to ja ciebie tutaj tak bezpodstawnie krytykowałem. Spalanie 31 litrów, to tak jak 215 w orce. Ciężkie orce. Teraz 215 mniej powinna palić, jak urwany jeden korpus. Na 4 będzie szło lżej, nie? Nie ma co tego... Nie ma co tego zakładać, przecież na dzisiaj zdjęcie wysłałem do Bartka, tego mojego kolegi z Polski, to powiedział, żeby nie zakładać 5, to będzie lżej na 4. No i w sumie ma rację. Także Bartek zastosuje się od następnego razu orka na 4. Trudniej będzie odebrać od miedzy, ale tutaj miedz nie ma. To. O, właśnie na radiu usłyszałem od operatora, że koniec na dzisiaj. Trzeba jedną wysypię na jedną przyczepę i będę się zabierać, więc to już był ostatni kurs. Więc jadę zważyć się, wykibrować. Będziemy kończyć 10 minut po 21, więc optymalna pora. A jutro znowu się wałowanie zapowiada, już mi się to zapowiedział. Codziennie coś nowego, tutaj kurwa jak w Lidlu. Albo z Alfa Romeo, bo podobno Alfa Romeo jest jak Lidl. Co tydzień coś nowego, codziennie coś nowego. Będę to mówię codziennie. A ja pierdolę bez sensu. Wbijam na wagę. Później tylko muszę kartę podbić na zakładzie, wiadomo. I na całe 8 czy 9 godzin powrót, żeby się wyspać. Życie, kurczę, wymarzone. Nie no, nie dorzekaj. Pierdolę. Na podtrzymanie konwersacji z wami tutaj zgromadzonymi. Wycieczek oleju, komuś cieknie. No i już zważone, magiczna ręka szefa pokazała się w oknie, pokazując okejkę. Zgasimy sobie światełko, żeby było lepiej widać, bo tutaj pod kątem trzeba będzie się nam cofać. O, szybka. Parkowanie równoległe tyłem z przyczepą. Elegancko. Jak na kogoś, kto nie ma prawo jazdy na przyczepę, chyba dobrze. No i dobra, tym pozytywnym akcentem kończymy dzisiejszy dzień. Ja wysypałem, odstawiłem traktor, zabieram graty i jadę do domu spać. I co, widzimy się jutro. Jutro akcja wałowania, zobaczymy, czy wam coś nagram, czy nie. Czas pokaże, także trzymajcie się, dobrej nocy albo dobrego dnia. Cześć.